Pierwszy koncert 15. edycji Suwałki Blues Festiwalu, mimo że w wieczór poprzedzający kolejny roboczy dzień, zgromadził mnóstwo fanów. Tradycyjnie pierwszym sygnałem, że to już teraz, było odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Suwalskiej Alei Bluesowych Gwiazd. Na ulicy Chłodnej pojawili się mieszkańcy, turyści, miłośnicy bluesa, roztańczeni seniorzy, pracownicy Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz miejskie władze, którym w tym roku, z uwagi na norweski charakter tegorocznej edycji, towarzyszyli przedstawiciele Notodden. Cieszymy się bardzo, że wracamy również do naszej współpracy z miastem Notodden, bo tak naprawdę ten festiwal suwalski rozpoczął się od tej współpracy. Na Chłodnej nie mogło też zabraknąć zawsze obecnego na SBF-ie Jana Chojnackiego, jeden z prawdziwych ojców tego festiwalu. Regularnie i nie tylko podczas dorocznej imprezy gości na Suwalszczyźnie i w samym mieście. Jak przyjeżdżam do Suwał w tym czasie, to wiem, że po pierwsze będę słuchał dobrej muzyki, po drugie, że będzie pogodnie i po trzecie, że mam poczucie pełnego bezpieczeństwa. Niezależnie od pory dnia, czy późnym wieczorem, czy w centrum nocy, czy w centrum miasta, czy na poboczach, jest pięknie, spokojnie, pogodnie i bezpiecznie. Jak widać, wbrew twierdzeniom niektórych, nikt się tutaj lękliwie nie rozgląda. Nawet seniorzy, którzy wpadli na odsłonięcie kolejnej tablicy w Alei Bluesowych Gwiazd, rozochoceni rytmicznym bluesem, poderwali się do tańca. Cieszę się, że jest was tak wielu, tak dużo. Fani bluesa to są wspaniali ludzie, pogodni, serdeczni, otwarci i myślę, że takim jest nasz Suwałki Blues Festival. Witam was bardzo serdecznie. Szczególne słowa powitania chciałbym skierować do delegacji z miasta partnerskiego Notodden na czele z panią burmistrz. Są tutaj dzisiaj z nami po dłuższej przerwie. Cieszymy się, że nie ma pandemii. Będziemy mogli się świetnie bawić w ciągu tych nadchodzących 4 dni. Życzę państwu właśnie, żebyście spędzili bardzo efektywnie i efektownie ten czas. 3, 2, 1. Chwilę później osłona schodnika zniknęła i wreszcie mogliśmy przeczytać nazwiska artystów największych gwiazd 14. edycji festiwalu. Kolejnym żelaznym punktem imprezy był koncert otwarcia. Tym razem na scenie mieli stanąć tytani polskiego rocka. Bo też oni z bluesa tak naprawdę wyrośli. Gdyby nie było bluesa, nie byłoby rock'n'rolla. Gdyby nie było rock'n'rolla, nie byłoby Kowalski, Ostrowski i Cugowskiego. To jest zamknięte koło, piękne, bluesowe, zamknięte, pogodne suwalskie koło. Podczas gdy na Chłodnej trwała ceremonia odsłonięcia tablicy, w Parku Konstytucji trwała jeszcze próba przed koncertem otwarcia. Tuż po niej spotkaliśmy się z jedną z jego gwiazd. Krzysztof Cugowski, jak się okazało, nosi bluesa w swym sercu od 10 lat. Jak zaczynałem 50 parę lat temu, to muzyka bluesowa, rock bluesowa, to był mainstream muzyki rozrywkowej. A teraz ta muzyka jest niszą, więc jeżeli odbywają się jeszcze tego typu imprezy, to ja zostałem zaproszony, to z wielką radością, bo to jest muzyka, której słucham do dziś. Oczywiście nie w takiej formie jak kiedyś, ale generalnie słucham muzyki ocierającej się o bluesa do dzisiaj i to dlatego z wielką przyjemnością przyjechałem. Wyczekiwany koncert rozpoczął kilkudziesięciominutowy support w wykonaniu formacji Niebo. Chłonnego domu! Chłonnego domu szedł dziś rano. Pełne siatki smutku. Pełne siatki smutku w swoich nutach niósł. Szukał kogoś, kto by podzielił się ciężarem razem z nim. Grupa rozgrzała publikę, która z ogromnym aplauzem powitała na scenie kolejnych muzyków. W finale koncertu Mister Blues mieszka w Polsce na scenie znalazły się wszystkie gwiazdy czwartkowego wieczoru, którego magia
zostanie w nas z pewnością na długo. Wszystko jednak się kończy. Ten wieczór przeszedł już do historii, ale przecież piątek, sobota i niedziela będą również muzycznymi ucztami. Mamy przecież taką trójdzielność, że tak powiem, polsko-norwesko-litewską. I to też jest swojego rodzaju atrakcja, bo przecież z bluesem norweskim i litewskim mamy rzadko do czynienia, a jest to muzyka pełnowartościowa, pełnobluesowa i też pogodna. Nie ukrywam, że na ten deser taki, który troszkę wystaje poza Suwałki Blues Festival ze względów, powiedziałbym, takich grantowych, bo grant norweski obejmuje i finansuje tylko zasadniczą część festiwalu, natomiast miasto sfinansowało nam deser. Deser w postaci Ladies Blues Night, czyli koncertu niedzielnego, w którym usłyszymy trzy nasze znakomite wokalistki, czyli Ornery Broad, fantastyczną fińską gitarzystkę bluesrockową Erje Littinen i na zakończenie tej nocy pierwsza dama światowego bluesa wprost ze Stanów Zjednoczonych, tylko na ten jeden, jedyny koncert w tej części Europy, pani Shimika Copeland. I na to czekam najbardziej.